Cześć wszystkim. Dziś mamy 4 lutego, jesteśmy w mojej cieplarni, gdzie za chwilę będę sobie przerzucać śnieg, ponieważ już mi zaczyna pomału obsychać ten kompost i wysycha mi tutaj ściółka. Zobaczcie, zobaczcie, co tu się dzieje. Widzicie to? Bezwstydnice grzeby mi po moim ogrodzie, po mojej cieplarni. No, oczywiście żartuję, sama je tutaj zaprosiłam, ale tu mi nie przestawię, bo tu mam granicę, gdzie tobie się nie może, gdzie nie możesz tutaj wchodzić. Zabezpieczyłam sobie kratką swoje sałaty, tam jest zabezpieczony szpinak, a tutaj dookoła wszędzie, a tam jeszcze są zabezpieczone roślinki, a w pozostałej części grasują kury, które wyjadają, jak widzicie, nasiona. Chwasty, które już wybiły, możecie sobie tutaj zobaczyć, więc robię jak najbardziej dobrą robotę. Ja oczywiście będę je tu miała tylko i wyłącznie pod nadzorem, bo gdybym tylko je zostawiła tutaj na dłużej bez nadzoru, zaraz by mi wlazły tutaj do tego domku i wyjadłyby szpinak. Muszę też czuwać nad tym, żeby mi nie poprzestawiały tych doniczek, bo jak widzicie, dosyć mocno, energicznie tutaj rozgrzebują ziemię. No i nie trudno jest przewrócić taką doniczkę. Zobaczcie, tam i tutaj próbuję już tu wejść. No, do widzenia pani. Widziałam, co chcesz zrobić. No, nie udawaj, że cię to nie interesuje. Także tak jest z kulkami. Jeżeli macie kulki, to warto je już wpuścić do ogrodu. Przepraszam, do cieplarni, niech rozpuchniają podłoże, niech wyjadają chwasty. Oj, widzicie? Coś pewnie mi wyciągnął, co nie potrzeba było. No, także to jest fajny sposób, nie będziecie musieli później sami plewić, bo kurki to zrobią za Was. A że u nas, jak będziecie mogli zobaczyć, śniegu jest ogrom. Wszystko jest pokryte śniegiem. O, jeszcze gdzieś padłam. Wszystko jest pokryte śniegiem, nie ma źdźbła, trawy. No to taka cieplarnia jest dla nich fajnym rozwiązaniem. Jak sobie tutaj troszkę pogrzebią, wkroczę ja i zacznę tutaj wrzucać śnieg. O, nie, 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 nie. O, widzicie? O tym właśnie mówię. Że jak się tylko na chwilę spuści z oka, to już mi zdążyły rąbnąć jedną sałatę. Do widzenia panią. Tam. O, to ta, co też chciała wejść. Chciała mi wejść tutaj do domku. Także z kurami nie ma lekko, chciałam powiedzieć, ale z drugiej strony zobaczcie, ile roboty będę miała wykonane w paręnaście minut. Sama bym tak fajnie tego nie rozgrabiła. Nie pozbyłabym się tak szybko tych chwastów. Jak zrobią to właśnie za mnie moje kurki i jeszcze dadzą mi, nie od tej strony, tam nie wejdziesz, i jeszcze dadzą mi smaczne jajeczko. Także nie zanudzam, chciałam Wam się tylko pochwalić moimi pracownicami, a na dziś to tyle, pozdrawiam Was, cześć!